Zrobiłem dzisiaj coś niesamowicie pysznego. Łapcie przepis na łososia po koreańsku, pieczonego w marynacie na ryżu. A ta marynata to dobrej jakości ketchup, powidła śliwkowe, papryka wędzona, papryka ostra w proszku, imbir oraz sos sojowy. No i tak przygotowanym sosem smaruję kawałki łososia. Łosoś jest położony na papierze do pieczenia. To bardzo dużo ułatwia. Cała foremka trafia teraz do piekarnika nagrzanego do 200 stopni na jakieś 12 minut. Tak wygląda łosoś po wyciągnięciu. Zdejmuję go z foremki, wykładam ryż, na nim kładę ponownie łososia, smaruję drugą połową marynaty. No i ponownie do piekarnika na kolejne 12 minut. Po wyjęciu posypuję uprażonym sezamem, posypuję posiekanym szczypiorkiem. No i voilà, danie jest gotowe. Spójrzcie tylko, jak niesamowicie apetycznie to wygląda. Aż mam ochotę nałożyć sobie dokładkę.